Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Dying Lighta. Moi drodzy, kolejna mała sesja nagrywania, dzisiaj tylko dwa odcinki, ponieważ mamy 17 grudnia. Taki status report wam robię, żebyście wiedzieli, jakby kiedy wy oglądacie, a kiedy ja tutaj jestem. I uwaga, dzisiaj idę na Spidermana o 22, już za 3 godziny. Jaram się i ekscytuję w poziomie maksymalnym. Dlatego też, moi drodzy, zbliżam się już do końca nagrywania mojego zapasu. Wielce mnie to cieszy, ponieważ jak już mówiłem, nie lubię tego robić, a wy to już się chyba przygotowujecie na Sylwestra, ale będę kontynuował ten wywód, jak tylko wam powiem, że rodzajem umiejętności, tutaj kupiłem to, czyli więcej obrażeń krytycznych, bardzo się może przydać. Tutaj kupiłem... Co kupiłem? Regenerację zdrowia do wyższego poziomu, a w poziomie siły morderczy szał, czyli jak zabiję zombiaka, to na 10 sekund szybciej zdobywam punkt do levelowania siły, bardzo przydatne, oraz poszalałem, sprzedałem sporo broni, które miałem i kupiłem sobie maczetę Panga, po czym wrzuciłem do niej 3 różne upgrade'y i przerobiłem na, nie wiem, jakiś tam plan. I ma, suka, 327 obrażeń, 68 trwałości, 4 naprawy i 134 poręczności. To jest absolutnie pojebana broń, nawet w porównaniu do mojego Carmel kociachacza, który ma połowę tamtych statystyk. No może poza trwałością, więc jakby mam broń do zadań specjalnych. Wygląda tak i wygląda fantastycznie. Rozumiem, że poręczność sprawia, że po prostu mniej staminy zużywam, kiedy nią macham. No kurwa, jak bardzo widać, że mogę nią dużo machać. Ale dzisiaj musimy się w końcu zająć jakimiś fabularnymi rzeczami, moi drodzy, ponieważ nie wiem, czy poprzedni odcinek, czy poprzednie wręcz dwa odcinki się trochę opierdalałem z fabularnymi rzeczami, ale hej, trzeba się za nie zabrać, nie ma tutaj wątpliwości. Jo, panie kolego, tutaj chyba kurwa jakieś nowo nabyte krytyczne obrażenia są kurwa robione. O ty sucho, won ode mnie, nie gryź mnie w nogę. Ja wiem, że mam kostki smakowite, a ty jesteś stópkarzem albo byłeś za życia stópkarzem, ale kurwa bez przesady. Wszystko przeszukuję, ponieważ mają teraz cenniejsze przy sobie rzeczy, głównie papyroski. I odblokujemy sobie strefę bezpieczną. Tutaj widzę, mamy jeszcze jakieś inne zadanie, bo tu jest strefa bezpieczna. Tak, a nie, to jest chyba gdzieś indziej. Nie, to są znaczniki do strefy bezpiecznej, goddammit. Nie umiem grać w tę gierkę. Wczoraj nagrywałem 5 albo 6 odcinków GTA, tak sobie... O kurwa! Boże, ledwo to przeżyłem, odruchowe zaatakowałem wybuchowego, ale głupie, ale głupie. Dobra, coś jeszcze? Zablokować jakieś wejście, zdecydowanie, zaraz będą tutaj wirale. Jebany! Wybuchowy Wojtuś naprawdę lubi przyciągać do siebie swoich kolegów, ale okej, jest git, żyjemy, jest spoko. Kamuflaż? Nie, no chuj tam teraz z kamuflażem, kawę poproszę i bakławę. Muszę odnowić trochę mojego życia i okej. Dobra, to mamy zrobione. Spotkaj się z Michaelem w kanałach. To jest zadanie, które mnie teraz dotyczy, ponieważ jest to zadanie główne. No i chyba sobie pójdziemy z Michaelem do kanałów, proszę państwa, ponieważ jak już mówiłem, trzeba się zająć czymś poważniejszym, czymś bardziej fabularnym, bo mam taką wewnętrzną potrzebę. Jakby rozumiem questy poboczne, jeszcze wrócimy w ogóle w ramach któregoś odcinka do slumsów niewątpliwie, żeby sobie tam podziałać, ale na razie wbijamy do kanałów. Nie jestem pewien, jak wbić do tych kanałów. Jakieś wirale tutaj widzę, nie wirale. Oto nawet nie są wirale, tylko specjalne tutaj pluje. Swoją drogą, ciekawostka, aktywowałem sobie... Boże, na jednego strzała zdech ten, jakie kurwa maszynowe napierdalanie odpalił we mnie. Halo, panie, tutaj wypierdylaj. Dobra, jest git, ci tutaj się do mnie zbliżają. Zaraz jeszcze kolejniejsze wirale tutaj przyjdą. Czy ja muszę coś konkretnego robić, powiedzmy, żeby wejść do kanałów? Czy ja tak faktycznie, de facto... Ultra... Jo, de facto muszę tutaj się jakby bić z nimi wszystkimi, czy wystarczy, że ich sprytnie obejdę? Nie wiem, ale mamy... O, wirala tutaj, który czeka tylko aż mu zgniotę głowę! Kurwa, leż! Nie widzę, gdzie masz głowę. Pokaż. O nie, dobra, wstałeś już. Zresztą, nieważne. Przeszukanko. O kurwa, dwa kolejne, zajebiście. Przepraszam, kto ich przyciąga? Nie chcę machać moją ultra zajebistą bronią, bo jak widzicie, ten Carmel kociachacz czy inne gówno, które w tej chwili ma wyciągnięte, też daje radę. Ale biegną kolejne pieprzone wirale, to jest akurat gorsza wiadomość. Cyk, głowa zgnieciona. Dwa kolejne? Pojebało was? Jakby czemu was tutaj jest teraz aż tak dużo? Mamy tutaj ogień, napierdala, moi drodzy. Temu kopa sprzedałem? Nie. Tak? Nie? Nie wiem. Dobi. Dobra, jest git, przeciwników coraz mniej. Mamy tych wybuchowych jebańców tutaj, a ja wystarczy chyba, że wskoczę tu? No chyba tak, dobra, Gitarson, poproszę latarę, żeby cokolwiek widzieć. No i przepłyjmy sobie do naszego przyjaciela, podziałajmy tam, jutro jest 12 godziny stream swoją drogą. Ja dzisiaj miałem super ciekawy dzień, przedwczoraj dostałem SMS-a, że muszę dzisiaj iść na spotkanie z Łapą, naszym kotem, do groomera, bo wymaga co jakiś czas profesjonalnego groomingu i ogolenia dupy.
Nie będę się rozwodził na temat tego dlaczego. A że ja teraz chodzę spać około godziny 5, to pojechanie do Grumera na 10 było lekkim wyzwaniem. Cokolwiek planuje Żar, to jeśli tylko ma to szansę wypalić, muszę im w tym pomóc. Więc spałem dzisiaj takie fajne 4 godzinki i poszedłem do Grumera ledwo żywy, potem wróciłem i wydaje mi się, że spałem 2 godziny, ale nie jestem pewien, straszna delira mnie wtedy dopadła. Więc krótko mówiąc, no przejebane bym powiedział, przejebane. Ej kolego, ej koleżanko, kurwa, czy ja zabijam teraz zombiaki na strzała i to nie moją najlepszą bronią? Are you kidding me? Jakby ja rozumiem, że celowanie w głowę to jest moja specjalność i super umiejętność. Nie, dobra, żyją, tylko się trochę przyskwierczyli. Ojojoj, unik, unik w bok! W bokunik, tak zwany w bokunik, albo w bekonik na przykład, w bekonik, no nie pogardziłbym teraz bekonikiem, ty kurwa szmatławcu, do wody! O, ktoś jeszcze mnie ugryzł? Tak, oni wszyscy kurwa żyją, dobra, broń, czas wypróbować w takim razie naszą ultra dojebaną maczetę. Oj! Okej, okay, dobra, stracił rękę, wpadł do wody, oj! Jest git, oj! Oj! Kurwa, ale wytrzymałe zombiaki tutaj w tych kanałach są, jakoś chyba, nie wiem, życie je utwardziło tutaj. Może te dymy, które tutaj, czy jakieś opary, które się tu wydostają? Nie wiem, coś im zrobiły. Nie jestem do końca pewien. 152, 149 to sobie spróbuję naprawić teraz. Nie jest jeszcze nieskuteczna, ale nie zużyłem naprawy, więc jest git. Fajne to jest, jakby ogień potrafi mnie wychujać, ale finalnie myślę, że też obrażenia, które mi zwiększa, są przyjemne. Dobra, płyniemy w takim razie, pokonujemy kanały. Myślałem, że jakoś szybciej się z tym chłopem tutaj spotkam, ale ewidentnie jednak nie. Te podwodne zombiaki tutaj mam nadzieję, że woda wypełniająca ich ciała w jakiś sposób je deaktywowała, bo jeśli nie, to ja mam przesrane. Na lajcie sobie obok nich pływam, zakładając, że mnie nigdy nie zaatakują. Czy tak będzie? Nie mam pojęcia. Tutaj mamy jakąś flarę, niewiele rzeczy do zebrania, puste te kanały, ale nadal ktoś zostawia nasze ukochane żółte skrzyneczki, a wy możecie zostawić ukochaną łapkę w górę, jeżeli lubicie serię. Nie wiem, jak tam się oglądają te odcinki w zaawansowanym etapie jakby rozwoju tej serii, ponieważ u was, no mówię wam, wy to już się chyba tam do Sylwestra przygotowujecie, wydaje mi się. Więc trochę do przodu jesteście względem tego, co ja robię. No i co? Powiedzcie ludzie, czy wy też macie talent do tego, że wasze plany na Sylwestra w ostatniej chwili ulegają totalnemu rozjebaniu? Ty, czekajcie, czekajcie. Nie to. O właśnie, wybuchowy skurwiel tam był. Widziałem go. Ty. Dobra, weź, koleżanko. Nie. Co jest? Nie miałem tej broni wybranej. O chuj, ale to jest idealna sytuacja na Mołotowa. Zapomniałem, jak się gra w tę grę. Jo, pięknie. Fire envelops you. Dobra, oni wszyscy chyba powinni tutaj umrzeć, a ja mam jeszcze zwiększony przyrost punktów siły. Właściwie zabicie jednego zombiaka, albo nie, rzucenie mołotowa jest chyba najskuteczniejsze, bo od mołotowa na pewno zginie jeden i potem wszystkie inne, które tam też płoną, dają mi już więcej punktów doświadczenia. Dobra, delikatnie i ostrożnie tnę tych skurwysynów, w sumie czemu nie dobijam na ziemi tych normalnych? Nie wiem czemu, ale moja głowa mi mówi, to jest sposób dobry tylko na wirale, te najbardziej pojebane, najszybsze zombiaki. A tak naprawdę mogę każdego zombiaka tak dobijać. Nikt mnie nie powstrzyma, nie sprawdzają tego. Tutaj mamy ich jeszcze więcej. Siema chłopaki, co tam? Jest git? Jest git. Dobra, tutaj jeszcze więcej ich nie żyje, ale to już nie moja sprawka. Coś tutaj ciekawego? Gdzieś ktoś coś? Nie, lecimy. Cholerne kanały. Jakby naszym planem ogólnym w tej chwili jest zrealizowanie akcji... Dajmy znać światu, że tutaj jednak jeszcze ktoś żyje. Czyli napisanie ogniem na budynku jakiejś informacji, która ma dotrzeć do jakby świata. Jeżeli ktokolwiek w ogóle obserwuje Haran, bo władze lecą w chuja i w tej chwili próbują wszystkim... Ojojoj! I chcą wmówić, że tutaj wszyscy poumierali, ale tak nie jest! No dobra, co teraz? Ja mam kurwa tak teraz iść, walczyć i być? Pojebało was? Antyzyna mi się jakaś przydała. Ten młotek to ja mam w dupie, ale ostrze chętnie przyjmę. Dobra. Jest git. Najciekawsze jest to, że te ataki są zawsze oskryptowane. W danych miejscach się wydarzają. A gdzie jest kurwa Michael? O, jest Michael, siema. Wziąłem cię za gryzonia. A dlaczego tak podkałeś? Mogę cię ugryźć, jeżeli lubisz takie zabawy, ale... Bo mało nie padłem na zawał. Siema. Nie chciałem cię przestraszyć, Michael. Dobra. Troy mówiła, że przyjdziesz. Boże, dobrze, że nie widziała, jak się zląkłem. Już nigdy by mnie nie wzięła na poważnie. Zaujałeś się, co? A jak? Widziałeś ją? Dlatego się zgłosiłem na ochotnika. Więc pussy so good, I'm gonna die for it. W walce z hordą zombie po to, by zaimponować dziewczynie? Stary, przed epidemią największe Faceci. Moje osiągnięcie to była 6 z dyktanda. Czaisz? Troy by nawet na mnie nie spojrzała.
No to teraz łapię każdą okazję, jaka się trafi. On wiesz, może leci na poprawną polszczyznę. Co tu jest do zrobienia? Okej. Próbowałem dokończyć, ale nie wejdę wyżej niż 9. piętro. Zajmę się tym. Musisz zrobić tak. Weź materiały wybuchowe, włącz piece gazowe i umieść ładunki w konkretnych mieszkaniach. Eksplozja utworzył wzór, którego nie będzie można uznać za przypadkowy, tak? Jeśli zdołają to wyjaśnić, pierwszy im osobiście kurna pogratuluje. No to zasuwaj. Pierwszy przystanek masz na 10. Rozumiem, że ojej, tego nie chciałem robić. Wszystko, co w tej chwili próbujemy osiągnąć, to jest takie jedno wielkie wychujanie tej władzy. Czy GRE okazało się naprawdę być organizacją terrorystyczną? Nie wiem w jaki sposób. Czy to jest po prostu jakaś PR-owa zagrywka rządu, który chce się pozbyć tych ludzi i problemu raz a porządnie za pomocą cholernego... Dam radę tędy przejść? Czy ja muszę coś... O, fajerwerki, no dobra. Czy może jeszcze coś innego? W każdym razie potrzebujemy doprowadzić do sytuacji, która jeżeli do kogoś dotrze, to nie będą mogli powiedzieć, że o kurwa, no i wiecie, tam fajerwerki były ustawione już dawno temu, jakoś tam same się pewnie odpaliły, nie? Nie, to nie przejdzie totalnie, ale już mi się ta misja nie podoba. Zwykłe zombiaki, elektronika to się przyda akurat. Zwykłe zombiaki to tam chuj, jakby potnę je. Może trochę mnie poturbują, ale mam sporo apteczek, sporo materiałów na apteczki, ale nie mogę przestawać nigdy ich zbierać. Zawsze się mogą przydać. O, sznurki na mołotowy, części metalowe, tych to akurat mam w pizdu. Ale nie będę przestawał tutaj zbierać, mimo iż mam dużo rzeczy. Tak więc ostrożnie idę przed siebie. Dostanę się na 10. piętro. Dobra, jakaś taka mała wspinaczka nas tutaj czeka. Wątpię, żebyśmy tym szybem windy dohopsali sobie prosto na 10. piętro, więc pewnie będzie trochę zabawy. A może trochę podjedziemy? O, tego nie otwarłem. Może trochę się będziemy musieli wspinać, może po schodach kawałek. Życie nie może być takie proste, szczególnie w ultra zdezelowanym wieżowcu, którego nikt nie używa i winda pewnie jest do dupy. Ale jeździ, to jest dla mnie szokujące, że to w ogóle zasilanie jest, prąd. Ciekawe jestem, jak będzie z prądem w Dying Light 2. Nie no kurwa, tam tyle czasu już minęło. Taki jest timeskip, że ludzie już musieli jakiś taki system bycia ogarnąć w tym wielkim mieście, w którym się rozgrywa dwójka. O kurwa, 5. piętro, zajebiście. Ajajajajaj, no ten skurwiel na przykład. Siema. O! O! Weź ty, wydupcaj. A ja go nawet ciachnąć nie mogę. Dobra, to chuj z tobą. O Jezus Maria. Dlaczego teraz? Żyjesz? Tak, już tak. Na razie. To jest absolutnie przejebane, ponieważ... Kurwa, no jesteśmy w środku przepotężnej misji, a łapią nas ataki naszego zakażenia. Nie wyobrażam sobie gorszego momentu, żeby coś takiego miało się dziać. Czy ja tutaj się chwycę? No chwycę się, ale chuja mi to da. Muszę jeszcze wyżej. Dobra, do góry też potrafi tak wysoko hopsać. Dobra, Crane, rozumiem. Będę cię teraz doceniał, ciebie i twoją zwinność. Cały czas trzymając spację, dla pewności. Które piętro? 9. To nie jest tak źle. Trochę mi się tutaj udało pokonać tych pięter na własną rękę. Dobra. Puśćmy nasz 6. zmysł. Pajęczy, można by rzec. Kurwa. Spider-Man. Dzisiaj o 22 jest. W sumie wszyscy już tutaj potencjalnie, którzy chcieli zobaczyć pewnie Spidera w dniu, w którym pójdzie ten film, już go widzieli. Tak więc mam nadzieję, że się wam podobał. Proszę nie dyskutować o nim w komentarzach, bo może ktoś nie widział, może nie miał okazji. A spoilery to jest coś, za co na moim kanale czeka was lincz. O, pistolecik wezmę, dlatego że jest cenny. Te bronie, które są u handlarzy, trzeba przyznać, jednak są pojebanie dobre. Wybór jeszcze innej tam chyba kilofu, który jeszcze więcej miał obrażeń niż ta maczeta, którą wziąłem. Ale miał tak niską poręczność, że ja dziękuję za rzeczy, którym się tak ciężko macha. Dobra, coś w łazience, szafka, bakława jakaś, kurwa, cukierasy. Dobra, ładunek cukru zawsze mi się przyda. Dobra, hopsamy sobie do góry. Nie podoba mi się. Michael, jestem na 10. Za mało tutaj super zombiaków. Szukaj mieszkań numer 105, 106, 134 i 137. No, wszystko macie zaplanowane. To już widzę, że się bujają jakieś zombiaczki. Jo! Dobra, fantastycznie ogarnięta sytuacja. No weź deptaj kurwa mu ten łeb. Najgorsze jest trafienie w tę głowę myszką. Można by pomyśleć, że ho, masz myszkę, to takie proste. No kurwa tak, ale pamiętajcie, kogo oglądacie, okej? Okay? Dobra, coś tutaj gdzieś było. Telewizor, wytrych, amunicja. Kurwa tam amunicja, gra mi daje ciągle amunicję. Wyjebana ma w amunicję. Dobra, te mieszkania, one są gdzieś tutaj wszędzie na terenie tego piętra. O, śmietniczek. Chyba muszę przejść ostatecznie tędy, ale zbadajmy najpierw inne pomieszczenia. Wyżej nie mam iść.
Dobra, bo tak badam, zamiast podjąć jakieś jakby ostre kroki, ale muzyka tutaj jest ultra creepy. Oj, co ty sukwo, zdychuj! Dobra, koledzy jacyś, koledzy? Nie wiem, jakby mega niespokojnie się czuję tutaj. I to tak absolutnie, do granic możliwości. Ciągle mi pokazuje jakiegoś zombiaka piętro wyżej, który też mnie tutaj strasznie nurtuje. Tutaj mamy jakiegoś koleżkę. Siema, o kurwa! Małżeństwo jakieś, kurwa! Najbardziej pojebane małżeństwo po tej stronie pontaru. Dobra, szybkie dobicie, unik! O kurwa mać, dobra, kolejny wybuchowy. O, dobra, to tutaj chyba jakaś przemoc domowa miała miejsce. Coś czuję, że tylko źli ludzie zamieniali się w wybuchowych, bo straszne skurwysyny z nich są. Biją bez ostrzeżenia. Apteczki mi jakoś tak słabo leczą. O, zaraz się zlecą, kurwa, wirale. Najgorsze jest to, że jakby nie ma sposobu na powstrzymanie wybuchowego przed wybuchnięciem. Możemy po prostu zmienić miejsce, w którym on się rozpierdoli, ale nie możemy jakby tego anulować. Nie ma tak, że zabij go zanim wybuchnie, to nie wybuchnie. Żadnych środków zaradczych. Jak pierdolnie, to pierdolnie. O nie! Nie chcę patrzeć nawet, nie chcę kurwa patrzeć. Techland, nienawidzę was. Mailowałem z wami dzisiaj, ale kurwa nienawidzę was. Jak możecie? Tamte drzwi na pewno były zamknięte, jeżeli taką trasę tutaj przebywam. To pewnie tamte drzwi były zamknięte. Czy tam jest olej? Czy mi się tylko wydaje, że tam jest olej? Sprawdźmy to. Nie, w dupie mnie macie? Chyba mnie w dupie mają? A nie. Jo! Dawaj do petard idź, byku. O kurwa, dobra, myślałem, że ktoś mnie od tyłu gryzie. Jo, główka! Główka pięta, nie ma klienta, o chuj. Kurwa, plujek jeszcze, naprawdę? Dobra, dużo was tutaj jest. Czas na, może mołotów? Aj, kurwa, mnie też tutaj trochę ten ogień dziabnął. O chuj, co ziebnie. Nie chcę na pieska patrzeć. Dobra, wybuchło pięknie. Wiral jakiś tutaj biegnie? Nie, piętro wyżej są wirale. Ciekawe, czy będę musiał wejść piętro wyżej za chwilę. Ale mnie to zastanawia. Nie, tak naprawdę w ogóle. Dokładnie wiem, będę musiał. Ty wydupcaj, powinnaś już nie żyć. Ile macie życia, jebane zombiaki? Jak odporne jesteście? Co was tutaj tak utwardziło w tym starym mieście? Walka o przetrwanie? Pomiędzy zombiakami? To nie ma sensu. Tu mamy pluja jeszcze. Won. To akurat tą maczetą zdecydowanie padają na jednego strzała. Ojojoj. Jak ja zrobiłem kurwa ślizg? Nawet nie chciałem. Dobra, ty na ziemię. Ty oberwiesz butem. I podkładamy gdzieś tutaj w takim razie ładunki. Pierwsze mieszkanie, którym musimy się zająć. Tiru, riru, riru. Ale tyle rzeczy tutaj jeszcze jest. Gazy, nie gazy. Użyj? A, no tak, mogę odpalić gaz. Znaczy, muszę wręcz odpalić gaz. To już nie jest kwestia tego, czy mam ochotę, czy nie. To część naszej misji. Odłóż bomby w mieszkaniach. Ta, to odpalamy. Cyk, cyk, cyk. Gaz się rozprzestrzenia. Dobra robota, idź do następnego. Ciekawy jestem, czy nie ma tutaj na przykład jakiegoś dojebanego planu na stworzenie jakiejś ultra wykokszonej broni, który można podnieść tylko jeśli się tutaj będzie. Tutaj kolejna smutna historia. Chodzę po martwym człowieku. Chociaż tak... Czemu on jest taki nietknięty? Czy to jest Dawood? Nie, bardzo podobny chyba. Czy to jest ta jego żona? Nie. Czy to jest jakiś deweloper z Techlandu? Nie wiem. Ale nawpierdalał się tabletek i zombiaki go nie zjadły, co jest dla mnie interesujące. Myślałem, że one nie pogardzą takim ciałem już jakby martwego człowieka. Czy może wdupcają tylko jeszcze żywych? Tego nie wiem. To mamy jakieś... Trójkę zombiaków! No cholera, nie mogę opuścić możliwości zabicia ich za pomocą... normalnie koktajlu mołotowa. Trochę tego mogę robić. Fajne zasoby tutaj znajduję. Dzięki czemu jakby jest git. Bąk! też byście się wkurwili, gdyby podczas obiadu nagle... O Boże, kolejny wybuch. Ktoś was podpalił? Bąk! No dobra, i tak jak się coś ma tutaj zlecieć, to się coś tutaj kurwa zleci. Nie ma żadnego sposobu, żeby to nie stało. O, tak, pięknie umarła. Super, super fajnie. A, ty. Dobra, ja sobie jakoś dynamicznie naciskam to jeden, zamiast przytrzymać i zmieniam te rzeczy umiotane, których chcę używać. Oj. Nie. Aj. Aj, karamba. Aj. Jakiś taki kawałek był, taki letni hit parę lat temu. Aj, ta-na-ni-na-ni-na, aj. Nie pamiętam ni chuja, jak to dokładnie szło, bo jakby nie słucham takiej muzyki. Ale pamiętam, że jakiś taki super przystojniaczek to śpiewał. O, klucz nastawny, na chuj mi to. O, viral. A ty kurwa skąd się tutaj wziąłeś? Bye. Chyba Hiszpan, ewentualnie Portugalczyk i totalnie, ni chuja nie pamiętam tekstu. Czemu wam o tym mówię, jak nie jestem w stanie wytłumaczyć do końca, o co mi chodzi? Zjebany jestem straszliwie. Nóż kuchenny, dobra, bronie macie gówniane, ale zasoby całkiem niezłe. Użyj.
Dobra, 105 i 106, ale ja miałem tam więcej tych fajerwerków, pewnie wyżej piętro muszę podejść. Lepszy ode mnie, teraz musisz... O cholera! Co jest? Michael! Mam towarzystwo, wąt stąd, ciule! Ciule? Michael, uciekaj stamtąd, ratuj się! O nie! Dam radę ich powstrzymać, a ty musisz skończyć robotę. Nigdzie nie idę, zanim nie skończysz. Kurde, ale kolega musi zaruchać, jakby nie możemy pozwolić, żeby on odszedł z tego świata jako tam prawiczek, którym zakładam jest, skoro do tej pory jedynym jego jakby osiągnięciem było tam zrobienie dyktanda na szóstkę. Bardzo smutne, bo to była historia, gdyby się tak dla niego skończyło. Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Dobra, główki nie ma. Dobry, krytyczny cios. Kolejny wiralek. Hej! Dobra, ale mnie ciary przechodzą, może dlatego, że klimatyzacja sobie... Oj, włączyłem! O, ja pierdolę! Aż się wygiąłem przed monitorem. Czy to zabiło innego zombiaka? Nie do końca. A, to ja muszę tutaj... Poprawić, kurwa, poprawić! O, ty słupko! Na ziemię, kurwa, zdeptam ci głowę. Bąk! Dobra, jeszcze jeden viral, nie viral. Nie wiem, czy viral. Zmazałem mu głowę jak ołówek gumką. Oj! O kurwa, ten to nie chcesz, by eksplodował. Naprawdę, może uda się go wywalić? Dobra, wywalić, nie wywalić, nieważne. Oj, 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 nie, kurwa, wszystko zaraz tam eksploduje. Ja wiem, że virali tutaj pewnie jest chuj i nie opłaca się jakby ciągle mieć logiki. O kurwa, lepiej, żeby nie wybuchły. O, dobi? Dobra, teraz nie wybuchniesz, frajerze. Ja, ale te stroje to są dojebane. Ała, ała. Dobra, tak. Ogień sprawia, że potem jak oni umrą, to wydobywa się z nich ten pierdolony gaz. Te stroje są tak dojebane, że ja mu zgniotłem głowę, a strój dalej został na miejscu. Nie wiem, czy widzieliście. Więc plus dla twórców tego stroju. Ktokolwiek to projektował czy tworzył, to dobrą robotę odjebał. Dobra, ja sobie petardy wezmę na dobry początek, bo petardy są mega sprawne do... odciągania ode mnie wybuchowych jebańców. Jeżeli któregoś zauważę na czas. Oho, wyjdzie czy nie wyjdzie? Może już wolałbym, żeby wyszedł w tej chwili, a nie tak kurwa mnie straszył. Co, przejdę obok i wtedy wyskoczysz? Czy nie przejdzie w ogóle? No dobra, tutaj mamy jakiegoś delikwenta, pomieszczenia, do których nie wejdę. Ten coś tutaj chyba jakąś tabletkę połykał, tak jak... No. Albo wspominał stare dobre czasy opierdalania pały za garść bazylii. Nie wiem. A może miasto było brutalne? A ja mam jeszcze wyżej wejść? Oho, oho. Nie wkurwiajcie mnie nawet. Wyjdziesz czy nie wyjdziesz? Nie wiem. Jakby nie ma pomieszczenia na mapie, to mi każe myśleć, że nie wyjdzie? O chuj, ja tutaj łaziłem. Tutaj nic nie ma. Jedno i drugie, ta bomba jest do podłożenia u góry? Czy może tutaj? No tak, jedno i drugie kurwa u góry. Czy ja tu po zasoby tylko przyszedłem? Chyba tak. Dobra, bullshit. Czuję się trochę oszukany. Tutaj mamy piętro, które nas interesuje. Kolejny viral, który zaraz do mnie przybiegnie. Tutaj jedno mieszkanko. Wow! Kolegę cię rzuciłem. Oj! Oj, dobra. Zaszedłem od tyłu. Ale skurwysyny... O, super. Coś tu eksplodowało. Dobrze, że mnie tam nie było w takim razie. Jebańcy naprawdę potrafią... Ohohohoho, tak. To jest ten etap gry. Ten bardzo satysfakcjonujący etap gry. Ale jak najszybciej muszę się zabrać za tę misję. No, takie dreszcze mnie naprawdę tutaj kurwa nachodzą. Jak widzę, co się tutaj dzieje. Tutaj dwa wybuchowe. Trzy wybuchowe skurwysyny za drzwiami. Wiesz, jeden to mi zostawia 8 życia, jak pierdolnie obok. Trzy to by mi zostawiły minus dużo. Dobra, tutaj gaz sobie zaraz puścimy. Jest git. O Boże, Boże. Mojego tego, karmelko ciachacza, czy jak to się nazywa? Nie, to jest zwykły sierp rolniczy. Muszę tutaj sobie zaraz naprawić, żeby mi się nie skończył w najbardziej kluczowym momencie. Mamy zamek. Co w środku? Coś fajnego? W sumie, czy jest fajne, czy nie? Na sprzedaż będzie dobre. Brak miejsca w ekwipunku. Dobra, chuj. Ale sakiewka? Spoko. Dobra. Przeszukuję cały czas zombiaki, ponieważ mam wrażenie, że lepszą taktyką na tym etapie gry będzie tak naprawdę kupowanie broni u handlarzy, bo oni mają dojebane broń. O kurwa, cutscenka, co teraz? Czy to płacz dziecka? O ja pie... O nie, zapomniałem! Zapomniałem, kurwa, że tutaj są te dzieciaki pieprzone! Nie! Zapomniałem! O chuju złoty! Jezu, co to takiego? Nie wiem, ale jest popierdolone. O tutaj jeszcze wstają, Jesus! Ale ich tutaj nasrane jest! Dobra, czekaj, ciebie chcę zgnieść, będzie spokój. Idą kolejne jebańce. Dobra, dużo zombiaków tutaj jest. Czas, kurwa, na moją maczeta tanto. Tanto czeta. Dwa na raz, kurwa. Ja, po głowach. Boże, jak ja ich profesjonalnie tnę. Tnę. Coś tu wybucha, kurwa, to, tamto, jeszcze więcej. Jaj, zombiaków tam. O, ty sukwo, dobra. Dobra, jest git, jest git. Nie, 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 elektryczność mnie pierdolnie.
Dobra, zombiaki tutaj poumierały, całkiem sprawnie, muszę rzec. Wózek dziecięcy tutaj jest taka mocna sugestia. Dobra, dobra, jest git, kurwa, tnę jak pojebany. Tylko oni nie chcą zawsze głowy ustawiać tak ładnie pod linię cięcia. To mnie denerwuje wielce. Dobi! O kurwa, 600 za tego dostałem. O chuj chodzi z tym dzieckiem? Ja pierdolę, jak ja mam to coś zabić? Tam jeszcze jest ten jebaniec. Nie! Nie będziesz pluł. Plucie jest niegrzeczne, kurwa. Dobra, przeskoczę tego. Rozjebię resztę. Ohohohoho, kocham cię, maczeto. Pij ze mną kompot. Dobra. Prosto w główkę, prosto w główkę. Tego też? O, nie, ten już się widzę, eksmitował na piętro niżej. No dobra, dawajcie mi swoje pieniądze, kurwa, będę bogaty. Jak nie krypto, to przeszukiwanie zombiaków. Tak będzie. Ale kurwa, jak ja mam się pozbyć tego dzieciaka cholernego? Ty może z łuku ją upierdolę. Łuk jest przepotężny, dawaj mi zamiast... Może zamiast łuk, zamiast karabinu... Zamiast karabinu ten. Dobra, jolo, nie wiem czemu kurwa łuk sobie wymyśliłem, ale spróbujmy. Ma duże obrażenia. Dało się! O ja pierdolę, okej. Okay. Nie wiem czemu akurat zależało mi na to, żeby z łuku to robić, ale jakby jest git, jest git. Te pierdolone dzieciaki, Boże, nie pamiętałem o tym, że istnieje tutaj taki rodzaj przeciwnika w ogóle. Jesus, zwykła strzała i cyk odzyskane. One chyba się tak drą, oszałamiając mnie i jednocześnie przyciągając inne zombie do mnie. Tak więc są przepotężne. No, kojarzą mi się trochę z Wiedźmą z Left 4 Dead'a, tam podobne motywy były. Dobra, czy to jest ostatni pokój, jaki mam załatwić? Chcę już naprawdę wyjść z tego creepy budynku. Już wolę się napierdalać z takim pojebanym wielkoludem, jak na tej wieży chyba w poprzednim odcinku. Dobra, brak, brak, brak. Tutaj jakaś baklawa, nie, kawa tylko. Dobra, odpalamy, spierdalamy, proszę, jak najszybciej. Nie chcę tutaj więcej spędzać czasu, niż muszę. Załatwione. Super, a tego, dałbyś radę tu z powrotem? Zdecydowanie nie odmówiłbym teraz pomocy. Jezus Maria, czy ja te wszystkie piętra teraz jeszcze raz muszę pokonać w dół? Malowanie ogniem. Dobra, którędy? Hej, suczy synu, Jezu Chryste! Nie! Michael? Prawiczku, żyj! Jakbym nie dał rady, musisz poszczaj mnie! Zabrać detonator, wiać stąd i wywalić to wszystko w powietrze! Oj, oj, oj. Michael, uciekaj stamtąd i wracaj do Troy! Teraz! Po prostu zostaw detonator! Michael! Michael! O Boże. Dobra, znajdź detonator Michaela. Jak nic mu się nie udało. W takich sytuacjach, kiedy ktoś mi mówi: jeżeli tego nie przeżyję, powiedz mojej mamie, że ją kocham. No kurwa, oni nigdy nie przeżywają. Tak to się zawsze kończy. Ja jebie. Dobra, czy ja mogę na tym zjechać? Oj! O kurwa. Dobra, jadę w dół. Jezus Maria, ale się obsrałem na chwilę. Mamy tę windę, którą podjechaliśmy trochę do góry, ale musimy teraz zejść jakby osobiście. Winda w dół. Dobra, jedziemy na pierwsze piętro. Jesus. Już nie wiedziałem, czy się złapię, kurwa, czy zginę. Byłbym w stanie zginąć. Zdolniacha ze mnie. Mama mi zawsze mówiła, że zdolny jestem, tylko leniwy. Czy ja miałem tak nisko zjechać? No z kanałów jakby to się zaczęło, nie? Czyli z jakiejś piwnicy, garażu może? O Jezus Maria, no dobra. Z kim się będziemy, kurwa, tutaj mierzyć? To jest dobre pytanie. Nie mam mołotowów, już sobie od razu je wykonam. Tak na zaś, tak na zaś. Nie apteczkę, kurwa, nie apteczkę. Ale mogę ich dużo wykonać, więc czemu nie? Nie, dobra, tutaj są koktajle mołotowa. Nie, pierdolą mi się te kategorie w takich momentach stresogennych. Okej. Okay. O kurwa. Dobra, czekajcie. Krok pierwszy, pozbyć się tych jebańców. Krok drugi. O Jezus Maria, jest tutaj też ten ciężki skurwysyn. Dobra, petardy będą chyba lepsze, autentycznie. Kurwa, którędy ja mam biec? Tędy? Dobra, niżej, niższe piętro, niższe piętro. Damy radę. Jezus Maria. Tam! Nie! O kurwa, wybuchowy jebaniec. Dobra, to było tutaj. O chuj, kolejny? Dobra, życie, 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 życie. Gdzie jest kurwa Michael? Nie mam zielonego pojęcia. Mogę to zamknąć? Nie mogę tego zamknąć. Dobra, zombiaki tam sobie się kiszą. A gdzie jest on? To nie jest on. Ty, młotek, kurwa, nie młotek. Gdzie jest ten detonator, kurwa? Gdzie jest Michael? A, detonator sam mam znaleźć, okej. Gdzie masz detonator, skurwysynu? Piętro niżej? Nie. Tutaj mi ten pokój zaznacza. Halo, gdzie jest detonator? W szafce? Na półce, kurwa? Na ziemi? Odpowiedz mi! Nie, no nie żyjesz pewnie, więc mi nie odpowiesz. Może jednak piętro niżej? Nie mam zielonego pojęcia. Nie, no tutaj. Gdzie masz detonator, jebańcu? I pokazuje mi go nawet. Tu. On mnie jakby nie wpuszczał stąd, tylko z innego miejsca, więc dlaczego każe mi to miejsce przeszukiwać? Nic tutaj nie ma, nic nie widzę. Ja jestem zjebany, czy gra jest zjebana? Nie mam pojęcia.
Chyba, że Michael jest przemieniony i sobie tutaj kurwa gdzieś łazi. Nawet by mnie to nie zdziwiło, szczerze mówiąc. Dobra, czekajcie, powoli, powoli. Na spokojnie. Jeżeli go te zombiaki tutaj dziabnęły i przemieniły w tej chwili, no to kolega raczej mi nie da tego detonatora. O chuj, wybuchnie zaraz, co? Kolejny tam na wybuch idzie. Nie, no nie chcą wybuchać, ale to w sumie dobrze się składa, nie będę narzekał. Nie jebnąć w butle, podstawa. Dobra, ten rozjebany. Ci dwaj też pierdolnięci, tego mogę tutaj szybko... Bąk! Dobra, bąknięty. Na ziemię, kurwa, ciebie też zdeptam. Dawaj głowę. Nie, dobra, już nie żyjesz. Mach... O! O! Dobra, zwiksowało chłopa. Gdzie ten jebany detonator? Nie umiem tego kliknąć, brak miejsca w ekwipunku. To nie to, to nie to, to nie to. Czy ja mam ich przeszukać? Nie, no to raczej chyba nie będzie taka tutaj kolej rzeczy. A może ty? To nie jest ten pokój? Nie będzie tutaj detonatora? Nie. To są te pierdoły. Pamiętam, byłem w tym pokoju, zanim tam poszedłem na górę. Wykurwiaj! Michael, coś ty odjebał. Gdzie jest kurwa detonator? Każe mi go szukać w tym pomieszczeniu. Nie wiem, gdzie jest kurwa ten detonator. Coś tu się zawaliło, jego ciało gdzieś tutaj jest, zrzucił go. Nie ogarniam. Nie ogarniam. Autentycznie, pierdolę to, wyszukam sobie informacje na ten temat. Leży se na ziemi. O kurwa, coś mnie gryzie. Wydopioj! Kurwa, nieskończoność tych jebanych zombiaków tutaj jest. Chcesz dostać kopa w dupę? A w głowę? Też pasuje? Bon! Dobra, pierdolę to, jeszcze cię przeszukam nawet, nie umarłaś na marno. Dobra, wydupcam do tych kanałów w takim razie. Leżał kurwa na ziemi obok Flary. Czemu mam wrażenie, że jak poprzednio w to grałem, to też tego zapomniałem. Nie wiem dlaczego. Jakieś takie mam przeczucie. Dobra, idziemy dołem. Ała, mamy strzałki. O Boże, ten wielki skurwysyn tutaj jeszcze jest. Mogę go ujebać po prostu i nie walczyć z nim? Mam wrażenie, że tak. Poproszę, preferowana opcja. Chyba, że muszę tutaj otworzyć jakieś kurwa przejście szalone. Nie, nie muszę. Dobra, git, git, git. To są takie jakby... Ja! Wyglądają jak wskazówki tych, co wyzwalają ludzi ze slumców i prowadzą do Starego Miasta. A jak wiemy, ufać im za bardzo nie można. Dobra, do góry, na powierzchnię, dawaj drabino. Wspomóż mnie, tak jak mnie całe życie wspomagałaś. Iruriru, rurura, rariririru, cyk, opuść budynek, dobra. Detonujemy. Przykro mi, Michael, twoje poświęcenie zostanie docenione. Teraz zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. Jak to kurwa zobaczymy, o co chodzi? Dokładnie wiesz, o co chodzi, byku? Jakby chyba zostało ci to dość jasno wytłumaczone. Dobra. Co tam? Kutasa narysujemy z ognia, to by było coś. Proszę, działaj, detonatorze, nie po to. Ja się tyle męczyłem i ten człowiek zginął. O! Ja! Fantastycznie. Co to za znak się utworzy tam w tej chwili? O Boże, smutna buźka, naprawdę? No cóż. Widzimy to, jest to wyraz twarzy, zombiaki by tego nie zrobiły. Skontaktowałaś się z Jade? Crane! Jade, to ty? Crane, słyszałam, co zrobiłeś. Widzę, co chyba w końcu wierzysz, że jestem po ich stronie? Wierzysz mi teraz, że jestem po waszej stronie? O, super, kurwa, zajebiście. O, ale jaka szybka reakcja. 20 sekund im to kurwa zajęło. Jeśli naprawdę jesteś po naszej stronie, musisz skontaktować się z GRE. Muszą powstrzymać bombardowanie. Wiem, ale straciłem jedyny sposób na dotarcie do nich. Hej, słuchajcie, Savi wykombinował sposób przebicia się przez zagłuszanie. Potrzebuję jednak waszej pomocy. Czekajcie, ja sobie chcę tylko do bezpiecznej strefy się dostać. Świetnie. Jak najszybciej. Jade, słyszałaś? Musimy się spotkać. Tak. No dobra. Spotkajmy się w czerwonym budynku przy szmaragdowym kanale. Stamtąd ruszymy dalej. Dobra, czerwony budynek przy szmaragdowym kanale, rozumiem. Uważaj za siebie. Tutaj ci zarażeni są jeszcze bardziej zajadli od tych w slumsach. Okej. Okay. Dziękuję, Jade, że w końcu się odobraziłaś i postanowiłaś ze mną czymś podzielić. O, Boziu, Boziu, spotka się z Jay w czerwonym budynku nad szmaragdowym kanałem. No to cóż, moi drodzy, jest chujowo. Swoją drogą zastanawiam się teraz, nie wiem, czy jakby ja nie ogarniam, głupi jestem, czy co. O, czy jakby ta informacja, że OGRE to organizacja terrorystyczna, to czy to czasem nie była jakaś, wiecie, manipulacja, która miała na celu sprawić, że GRE, które faktycznie być może chciało pomóc, zostało odsunięte od tego, bo sobie ministerstwo... Do kanałów? Nie, nie, nie. Bo sobie ministerstwo postanowiło, że wiecie, wychuja nas wszystkich i zabije. Nie wiem. Dowiemy się pewnie niedługo. Dzięki wielkie za oglądanie odcinka, moi drodzy. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka. Ja uciekam. Pa, pa.